Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam tuszonkę z kurczaka. Tu nam sugerują, że to jest tuszonka rosyjska. Niestety jest to oszustwo, bo tak nie jest. Jest to produkt polski. Nie wiadomo tylko przez jaką firmę zrobiony, ale zrobiony dla firmy niemieckiej. I tu już jest ta firma niemiecka podana. Najlepsza, best quality, numer 1, marka, ale to w Niemczech, ale to nie jest typowa rosyjska tuszonka, tak jak tutaj to napis sugeruje. No ale zważywszy, że już jadłem wcześniejszą z indyka i nie było jeszcze tragedii, to może tutaj będzie też podobnie. Gramatura to 400 gramów, 100 gramów produktu ma 150 kilokalorii, czyli całość to 600 kilokalorii. No, w tuszonce powinno być tłuszcz, tutaj nie ma, został zastąpiony galaretką. Niestety, chociaż stety, bo też jest ok, ale jakby był tłuszcz, to by było więcej kalorii, lepszy smak, no ale niestety zastąpili to tą galaretką, czyli w większości wodą. No i pomimo, że to jest po polsku, polski produkt, to nie ma tu tłumaczenia po polsku, jest na wiele innych języków, no ale polskiego nie ma. No ale w składzie znajdziemy podobny skład w zasadzie tak jak ten z indyka, czyli mamy tutaj mięso z kurczaka 65%, zagęszczacz, stabilizator jeden i drugi, sól, cukier, maltodekstryna, regulator kwasowości, czarny pieprz oraz liść laurowy. Nieciekawy skład, zawsze mogło być lepiej. Oczywiście mięsa jest tutaj mało, ale ze względu na to, że tej galaretki jest tu dużo i dlatego chyba to tak jest, no to z indyka było całkiem fajne. Zobaczymy jak tutaj będzie. Można to zjeść na zimno z chlebem, bułką lub ewentualnie zrobić z tego danie. Ja wolę tą drugą opcję. A każdy może sobie zrobić jak nam uważa za stosowne. Tak to tutaj wygląda. Chyba to też nie jest typowa mielonka. No dokładnie, są tutaj wielkie kawały mięcha. Ja wykorzystam mniej więcej połowę tej konserwy. Chociaż mi by wystarczyło 2 razy pod 150 gramów. No ale skoro jest tutaj trochę więcej, to trudno. Tutaj wygląda jakby tej galaretki było nieco mniej, ale zobaczymy jak to smakuje na zimno. No tu powiem szczerze, że ten kurczak jest gorszy od indyka. Jeszcze zobaczymy ten kawałeczek. Mocno nasączone właśnie tą galaretką, nie jest suche, w miarę dobrze doprawione, ale kurczak jest taki jakiś trochę dziwny w smaku. No to pod względem smakowym ta tuszonka z indyka była zdecydowanie lepsza. Tu jest troszeczkę gorzej. Jeszcze nie wiadomo skąd ten kurczak pochodzi, tak naprawdę. Może też sprowadzili go z zagranicy. A to tylko w Polsce zrobione. No jako, że to będzie danie, to nie z samym mięsem, bo nie samym mięsem człowiek żyje. Ja do tego sobie dodam warzyw. Pomidory, czerwona papryka, zielona papryka i włoszczyzna. Także jest już mięso, są warzywa. Jeszcze jeden dodatek będzie w postaci ryżu basmati. Tu mam taką wersję ekspresową, czyli już ugotowany ryż z solą i oliwą. Wystarczy w zasadzie to tylko podgrzać przez tamte 2 minutki. To taka szybka opcja, jakby ktoś nie chciał po prostu jednego osobno dania robić i osobno sobie ryż gotować, tylko w jednym momencie podgrzewamy danie i podgrzewamy ten ryż i mamy komplet, bez długiego oczekiwania. Tu jeszcze bardzo dobry ryż basmati, chociaż ja zazwyczaj używam typu ryżu instant, no ale tamten nie jest basmati, tylko zwykły. Ale tam spróbować takiej wersji też można. To są niby 1 lub 2 porcje, w zależności ile tego ryżu potrzebujemy. Do tego w zupełności wystarczy połowa tego opakowania, no bo tego mięsa tu jest też sporo. Normalnie bym użył trochę więcej, ale zazwyczaj używam konserw powiedzmy 300 gramowych na pół, a tu jest 400 gramów na pół. Więc jest tego więcej, więc ryżu potrzeba nieco mniej. No jak troszeczkę tej galaretki się rozpuści, chociaż widzę, że nie jest jej zbyt dużo, ale mam nadzieję, że mi się tutaj nic nie przypali, no to pod koniec sobie dodam tego ryżu i troszeczkę podgotuję. I mamy podgrzane danie. Troszeczkę wody musiałem dodać, bo tej galaretki tu raczej skromnej ilości. W tej wersji z indykiem było tego więcej, nic nie trzeba dodawać. Bałem się, że to się wszystko poprzykleja ten ryż do patelni. Ryż bardzo dobry, warzywa bardzo dobre. Gorzej ze smakiem kurczaka. Powiedziałbym, że nieciekawy ten jest smak. Ta tuszonka z indyka, to mięso było bardziej takie wyraziste. Tutaj jest takie trochę dziwne. No oczywiście całość da się jak najbardziej zjeść. Jeszcze sobie trochę pieprzu zaraz doprawię. No ale smakowo ten kurczak nieciekawie smakuje. Tu też nie chodzi raczej o dodanie jakichś przypraw, tylko po prostu ten kurczak jest jakiś taki wyprany ze smaku. To już zdecydowanie lepsza jest konserwa marki MK, gulasz drobiowy. Tam jest więcej mięsa, bez konserwantów i jest zdecydowanie wyraźniejszy w smaku. Ta konserwa jest nieciekawa. No zjeść muszę, ale raczej z przymusu. To z indyka zjadłem ze smakiem, to niestety już nie. Nie wiem, co w tym kurczakowi zrobili, ale raczej nie polecam takich konserw. O ile to z indykiem tak, to tyle z kurczakiem nie. A każdy oczywiście zrobi sobie jak chce. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.